Okej, okay, dobra, no to uwaga, zaczynam od zera. No. Trzy. Dwa. Jeden. Ej, brzydko, widziałem to. Co? Ale co? No bardzo brzydko. Ale ja nic nie zrobiłem. Widzieliście, co pokazał mój kolega pulchny swojemu koledze jak, Spiralusowi? Kolega jak dla kogo? Ej. Nie dodawaj sobie, dobra? Drodzy Państwo, w każdym razie ekipa Endgame'owa wita się z wami bardzo serdecznie. Pulchny Niedźwiedź, Spiralus, dzień dobry. Może dobry wieczór. A może dobry wieczór. Zależy kto. O jakiej porze to ogląda. No, ale jak się nauczył, patrzcie. No wiesz, nagrywamy to już po raz chyba czwarty, także znam na pamięć nie wszystko. Nieprawda, nagrywam to pierwszy tak, raz. Tak, pierwszy raz. W ogóle żadnych cięć nie było, wcale nie zmarnowaliśmy godziny materiału. Nie zagłębiajmy się w to, nie to nie czas i miejsce. Wcale Niedźwiedź to nie zepsuł mi kamlinka. To jest moment, by mówić o WoWie, po to się tutaj spotkaliśmy. O czym? WoWie. Przecież to miał być kulinarny podcast. Nie, to mówię, jest World of Warcraft. No kurde, ja wziąłem fartu. World of Warcraft. Nie będzie obiadu? Miesiąc temu zapowiedzieli nowy dodatek. Dobra, ale jak pogadamy o WoWie, to zjemy obiad? Operatorko, zjemy obiad? Operatorka kiwa głową, że tak. Dobra, to możemy gadać o WoWie. No dobra. Miesiąc temu zapowiedziano nowy dodatek do World of Warcraft o tytule Dragonflight. Możemy do tego teraz podejść tak na chłodno, po przeanalizowaniu tego, co nam pokazano, po przeczytaniu wszystkich wywiadów. Postanowiliśmy podzielić się z wami naszą opinią na temat tego, co tam niezależną, się... Niezależną, niezmąconą, dokładnie, nieopłaconą, co najważniejsze. Aczkolwiek Blizzard to mogła być wasza reklama. Blizzard to mogła być wasza reklama, to mogliśmy teraz mówić dokładnie to, co chcecie. 100 tysięcy i ja mówię, dolarów. Że w sumie Shadowlands nawet nie było takie dolarów. Złe. Tak, dolarów, 100 tysięcy dolarów. Żeby oni myśleli, że w rublach nam mogą zapłacić. No, ty nie, no gdzie, no, daj spokój. 100 tysięcy dolarów i ja mówię, że Shadowlandsy były wyśmienite dla mnie. A ja mówię, że były genialne i nie grałem w lepszy dodatek. Jailer, nigdy. Najlepszy villain. Best ever. I to prawda. Mam plakat z Jailerem nad tak, łóżkiem. Ja ogólnie powoli zamieniam się w Jailera. Włosy dobra. Już gubię. To prawda. No dobrze. A ja powoli ważę tyle, ile... Ale uwaga, uwaga, bo teraz będzie żarcik. Porozmawiajmy o słoniu w pokoju. I to nie jestem ja. Śmieszę za każdym razem. Przy każdym nagraniu tak samo. Przy każdym nagraniu śmieszę tak samo. Dokładnie. A ten słoń w pokoju, no jak już mówiliśmy, to nie Spiralus, ale pytanie. Czy Dragonflight, twoim zdaniem, kolego Spiralusie, będzie lepszy od Shadowlands? Moment, moment, muszę tylko sobie wziąć wdech kopium. To lepiej popij od razu. Ja od razu taka popiję. Dawka to... Także przyjacielu niedźwiedziu? Muszę ci powiedzieć zupełnie szczerze. No jeszcze za dużo sobie pozwolić przyjacielu, to daj spokój. Dobrze, no. Obcy człowieku, którego ledwo poznałem, niedźwiedziu. Mówisz lepiej. Chciałbym zasugerować, ale? Iż tak. Myślę, że trzeba byłoby się po pierwsze bardzo postarać, żeby Shadowlandsy były lepsze od tego, co Blizzard znowu przydałoby zrobił. Się, by teraz tutaj wszedł taki Ion w takiej koszulce Blizzard z takim piwem, tak ci dał je podtrzymać po prostu. Nie da się gorzej? Podtrzymaj mi piwo, zaraz pokażę. Po BFA też tak ludzie mówili i... O! Nie, słuchajcie. Słuchaj, Ion zgodził się na wywiad u Asmona i ja myślę, że to jest jakiś kamień milowy. I on wie, że on zrobi przez to dobry dodatek. Taki majestatyczny kamień taki milowy. Taki majestatyczny dodatek. Ale tak zupełnie na start, tak w skrócie. System talentów zmieniony. Dragon Riding. Fajny kontynent. Zrezygnowanie z jakiejś tam hardkorowej mocy kolejnego grindu. Wciąż nie wymieniłeś najważniejszego. Tuskarzy. Tuskarzy, właśnie, no Tuskarzy. I może zrobią mount, że będzie można jeździć na swoim Tuskarze. O, chociaż chciałbym ujeżdżać Tuskara. Ja tylko nie wiem, czy ujeżdżanie Tuskarów jest zgodne z jakimiś zasadami ochrony zwierząt. Czy jacyś zieloni by się nie doczepili. To, ale to byłoby trochę jakby morsowanie. Trochę jak morsowanie. Trochę morsowanie. I czaisz, tak byś siedział mu tak na szyi, tak się chwytał jego kłów i... Tak. Ja! Wyobrażam to sobie. Ale zgadzam się z tobą. Ogólnie na początku z zapowiedzią Dragonflight miałem tak, że to tyle. Zresztą mówiłem o tym w moich materiałach na Pulchnym Miśku. Ale poczytałem wywiady, zapoznałem się z tym, co tam Blizzard mówił, że ma być, ale oczywiście... Trzeba być ostrożnym, bo oni mogą zapowiedzieć różne rzeczy, a koniec końców wiem, jak to się skończy. I powiem wam, że podchodzę do tego z ostrożnym, jak już wspomniałem, optymizmem. Wiesz co, ja również, naprawdę ja również, bo
to, co zapowiedzieli i fakt, że nie zapowiedzieli tego za dużo, nie podali daty premiery, może świadczyć o tym, że poszli po rozum do głowy i postanowili skupić się jednak na korowych rzeczach i kluczowych systemach, niż robienie co dodatek czegoś nowego, z czym gracze muszą się zapoznać, ale a potem muszę, ale pożegnać. Muszę, tak. Ja nie wytrzymam, że tego nie powiem. Korowych rzeczach, ale z jakiego drzewa? A, widzisz. Bo widzisz, z jakiego drzewa ta kora? A widzisz, no i tu dochodzimy do clou programu, bym tak powiedział. Przepraszam, musiałem. No myślę, że przede wszystkim zanim przejdziemy do szczegółów, musimy tutaj poszczególne rzeczy, że tak wiecie, rozebrać na czynniki pierwsze. Także od czego zaczniemy? Nad czym się warto? Chyba od tego najważniejszego, co może być najlepszą część, najlepszą rzeczą w Dragonflight'cie, albo jego zgubą i najgorszym dramatem. Talenty. I tutaj talentów, w sumie tak. Mam pewne przemyślenie. Zawsze w WoWie, a zacząłem moją karierę WoWową tak naprawdę od TBC-a. Tam chwilę pograłem w Vanille, ale grałem głównie w TBC-u. I zawsze w WoWie podobały mi się te drzewka talentów stare, te klasyczne. Zdaję sobie sprawę, że zbalansowanie ich było trudne i Blizzard zrezygnował z tego w czasach Mist of Pandaria. Ale uważam, że balans można poświęcić, jeżeli dzięki temu zyskamy troszeczkę więcej tej RPGowości w WoWie. A czy ja myślę, że ta RPGowość to jest słowo klucz, bo też przy naszych poprzednich pogadankach, które możecie sobie również zobaczyć u nas na kanale, swoją drogą zachęcamy do zasubskrybowania i zostawienia łapkę w górę i komentarza. Tak, na pulchnym miśku oczywiście. Na Endgame'ie oczywiście, hehe. Hehe. weźmy pod uwagę, że tej RPGowości, myślę, że nie tylko mnie, ale też wielu graczom brakuje. Brakuje tej indywidualności też i tej zabawy, która była dostępna w tak zwanych klasykowych no, częściach WoWa, czyli we Wrafie, w TBC-u, no, w Vanilli, czyli robienie różnych buildów. Ja na przykład jestem mega podjarany tym, że będą różne buildy, że będą tam dorzucone w te drzewka umiejętności covenantowe, legendarkowe, jakieś tam rzeczy z konduitów, pasywki. Także tutaj mamy, słuchaj, dwie opcje. Albo Blizzard to zrobi tak genialnie, że to będzie korowy feature gry i ludzie będą tym zachwyceni, kombinowali z buildami, gdzieś tam łączyli jakieś tam bonusy, pasywy z różnych broni, armorów, zmieniali pod to wszystko i to będzie uber kozackie. Albo to będzie tak skasztanione, że to będzie dramat niegrywalny i w ogóle to będzie jakaś masakra. Znaczy, ja ci powiem tak. Ja się przede wszystkim cieszę, że oni to robią, bo mam tu anegdotkę. 15 lat temu, nie wiem kiedy dokładnie było, w czasach Wodka, grałem sobie kiedyś na Privie Arcane Mage'em, bo ja zawsze grałem Arcane Mage'em i wpierdzieliłem każdy jeden talent w drzewko Arcane. Podszedł do mnie taki 10-letni gracz WoWa, ja wtedy no już miałem więcej niż 10 lat, wyśmiał mnie, powiedział, że tak się nie gra magiem i się nie pakuje wszystko w drzewko Arcane, bo to jest noobskie. I wiesz co? Tęsknię za tymi czasami, gdy ktoś mógł do mnie podejść i powiedzieć, że źle rozdałem talenty. Bo obecnie to jest naprawdę trudne, by źle rozdać talenty tak naprawdę. Mogą być znaczy, lekko słabsze. Da się. Lekko słabsze, lekko potężniejsze, no, ale... No nie szykujmy się, no, ale mamy jakąś tam metę. Mamy metę single target i pod tak, IOE. To prawda. Mamy jakiś tam build pod M plusy i mamy pod raidy i mamy oczywiście też... Ale jest to wszystko o wiele PvP. Mniej skomplikowane, nie? Tak. I nawet jeżeli te talenty w większości przypadków nawet dodawałyby tam takie pierdoły pokroju, nie wiem, 1% więcej staminy, nie? To i tak byłbym zadowolony, bo ja lubię tego typu drzewka. Ja lubię mieć swobodę. Lubię wiedzieć, że jestem na przykład druidem, a nie tylko druidem feralem. Zdaję sobie sprawę, że te talenty są złe w inny sposób, że będziesz miał swoje drzewko tak jakby specowe, ale też będzie drzewko ogólne. Czyli będzie można sobie zrobić tak, że na przykład mam build, w którym korzystam z 4 przycisków, albo mam build, w którym korzystam z 15. No tak. W teorii. W teorii tak, będziesz mógł sobie zrobić build, gdzie na przykład nie będziesz miał żadnych przerywajek, żadnych crowd control. Brzmi dla mnie spoko, bo... CC-ki, no bo wiesz co, to jest na przykład fajne, bo jak biegasz w drużynie, na przykład robisz M+, i to ja na przykład czasem w przypadku Huntera mam tak, że mam, wiesz, binding shota, ja mam i na przykład mój kolega Hunter i to tak... Znaczy, ja to rozumiem twój punkt widzenia, bo ty jak robisz my tych plusy, to zazwyczaj ludzie chcieliby, bo z racji, że ty nie robisz dużego DPS-u, to woleliby, żebyś ty po prostu był i przeżywał. I gdybyś mógł zrobić build, który polega na tym, że po prostu żyjesz, to nawet to by im odpowiadało, nie? To jest absolutnie nieprawda, jestem bardzo wydajnym hunterem. Oj tak, ale tak jak mówiłem, w tematyce talentów trudno tutaj jest powiedzieć coś więcej, bo to i Blizzard może łatwo skasztanić,
i może też z tego zrobić mega cudo, co będzie z nami na kolejne dodatki, ale moje pytanie jest, czy to rzeczywiście ta RPGowość wynikająca z talentów wystarczy dla ludzi, którzy szukają w WoWie czegoś innego? I tutaj jeszcze tylko wytłumaczę, o co mi chodzi. Ostatnio była naprawdę wielka dyskusja w społeczności World of Warcraft, w czasach Shadowlandsów w szczególności, że ludzie, którzy nie lubią jakiegoś redowania takiego totalnego albo robienia w kółko Mythic Plusów, szukają i wymagają od WoWa czegoś więcej. No i tutaj jedna strona twierdzi, że w takim razie szukajcie innej gry, druga strona mówi, ale chcieliby grać właśnie w WoWa i proszą o jakiś content dla siebie. Czy twoim zdaniem tego typu podejście do talentów, czy też zmiany w levelowaniu, które także Blizzard zapowiedział, wystarczą, by takich niedzielnych graczy, szukających chociażby housingu w ESO, tak, czyli tych, co się zajmują housingiem w ESO, czy też w finalu bawią się w crafting, czy to wystarczy, żeby wciągnąć ich do Dragonflight? Wiesz, to zależy, jak Blizzard to zrobi. O. Myślę, że levelowanie jest bardzo ogólnym pojęciem. Nie musi się dotyczyć tylko wbijania kolejnego level capu w dodatku. No w tym przypadku w Dragonflight'cie nowy level cap to będzie 70. No i teraz pytanie. To jest pytanie, jak Blizzard do tego podejdzie, bo jeżeli będzie w stanie zrobić dobrą historię w trakcie levelowania i będzie to levelowanie nieco trudniejsze i dłuższe, na co też liczę, to już jest pierwszy krok. Drugi krok, jeżeli na przykład pojawi się ciekawy crafting, o którym też powiemy sobie więcej później, i levelowanie tego craftingu przez robienie world contentu, poprzez robienie jakichś różnych aktywności w grze, również może dać dodatkowej takiej RPGowości, singlowości, możliwości grania tak nawet samemu dla siebie, kiedy na przykład nie ma się kolegów, albo tych kolegów nie ma akurat w pobliżu. I sam Dragon Riding też wydaje się być ciekawą mechaniką. Więc jeżeli Blizzard to dobrze przemyślał, to może być tak, że gracze tacy bardziej niedzielni, bardziej liczący na singlowe doznania, dostaną więcej kontentu niż w poprzednich dodatkach. Ale też nie oszukujmy się, że no na pewno będzie duży fokus położony nadal na M+y i na rajdy, bo to jest coś, z czego Blizzard w ostatnim czasie i to jest właśnie to, co robi dobrze, mnie nie? osobiście troszeczkę bolało przy zapowiedzi Dragonflight, bo przy 10.0 liczyłem, że zapowiedzą taką trochę bombę i całkowitą zmianę w ideologii podejścia do WoWa. Na ten moment Endgame opiera się w zasadzie, no na mnie nie spiral, ale też opiera się na rajdowaniu Mythic Plusach PvP. Nie ma tego endgame'u dla ludzi, którzy po prostu lubią biegać w świecie. Dla nich są world questy, dla to nich znaczy, są... To znaczy, wiesz, no niby jest LFR, jest Dungeon Finder, ale nie oszukujmy się, no to jest jednak dosyć ograniczone i nie daje ci tego pełnego smaczku. No ale z drugiej strony też sporo ludzi uważa, ja się też trochę z tym zgadzam, że jednak w grach MMO chodzi o doznania MMO, czyli ten kontakt z graczami, o angażowanie się w społeczność, życie gildii, także... Ale także i o świat, ja bym powiedział. Tak, że... no świat... No, świat jest ważny. Ale nie wiemy. Właśnie tu przechodzimy do ciekawego zagadnienia. Nie wiemy dużo na temat świata. Nie wiemy dużo, oprócz tego, że ma być duży, porównywalny albo większy... Do Spirala. Do Spirala, w tym przypadku do Northrend. Mają być Tuskary, co najważniejsze. Tuskary wszyscy super. Ja się bardzo cieszę, lubię Tuskary. I nie bez przyczyny będzie taki duży, ponieważ to jest, jak już wspomnieliśmy wcześniej, związane z nową mechaniką, nowym systemem Dragon Ridingu. Tak.